Ciao, Comic Suč. Festiwal Luka to najstarszy festiwal komiksu w Europie. Swój początek bierze w połowie lat 60. No jest to bardzo prestiżowa impreza, o udział w której zabiegają organizatorzy, artyści, wystawcy, wydawcy z całego świata. Jako prezentację polskiego komiksu wybraliśmy przede wszystkim wystawę autorską, olbrzymią prac Grzegorza Rosińskiego, najsłynniejszego polskiego rysownika komiksów, znanego w całej Europie i w połowie świata, chociażby z serii Torgal. Grzegorzowi towarzyszą polscy pozostali twórcy komiksów, bardzo istotni ci, którzy pokazują tu przekrojową wystawę polskiej twórczości komiksowej. Jeśli uda się zainteresować ludzi z Włoch, z tego specyficznego, jednocześnie ogromnego rynku, komiksem polskim, festiwalami w Polsce, to będzie to duży sukces. Wystawa bardzo mi się podobała. Jest tu dużo prac we wspaniałych kolorach. Jest to wystawa, która rozwija wyobraźnię, fantazję. Pozwala odbyć podróż do innego świata. Te prace są tak niesamowicie zrobione w trzech wymiarach, że mam wrażenie, że z tych obrazów wychodzą. Znakomicie jest oddane światło w sposób wprost niewiarygodny. Świetnie są narysowane twarze, oddają emocje. To doskonałe prace. Łódź stanie się znana dzięki epizodowi, który nam się zdarzył. Jeden z wizytatorów, młody człowiek, z zażenowaniem po cichu, na ucho prawie, zapytał mnie się, gdzie się znajduje Łódź. Więc odpowiedziałam, że w Polsce, i dałam jemu cały materiał publicystyczny. I także był bardzo zadowolony i od razu podzielił się informacjami ze swoimi licznymi kolegami. Polska Komiks! Polska Komiks! Polska Komiks! Nikt mnie tu nie napiera na mnie, nikt mi nie podsuwa nic do dedykowania, bo jednak to nie jest główne wydawnictwo Torgal we Włoszech. Oni mają wspaniałych swoich artystów. I oni są głównie tutaj w jakiś sposób pożądani i ja się czuję bardzo dobrze, bo nareszcie mogę spokojnie na to popatrzeć, na ten festiwal wspaniały, na tą młodzież, która się przebiera w różne postacie. Zauważyłem dziwne, że się głównie za postacie z mangi się przebierają, czego ja nie bardzo rozumiem. Dla Włochów komiks to przede wszystkim to myszka Miki, którą czyta każde włoskie dziecko. To komiksy dostępne w kioskach, duże stronicowe albumy wydawane raz w miesiącu w kilkunastu seriach w łącznych nakładach idących w miliony egzemplarzy kupowane w miesiąc.
To poza tym komiks amerykański i w znacznie mniejszej mierze komiks francuski. Natomiast jeśli mówimy o skali czytelnictwa komiksu, jeśli mówimy o nakładach, to te nasze rynki są w ogóle nieporównywalne. We Włoszech trzeba pamiętać o tym, że rysunek to jest element kultury tożsamości narodowej. Dzisiejszy włoski rysunek komiksowy, ten, który również kiedy pokazywaliśmy niedawno w Łodzi, właściwie wywodzi się ciągiem ze szkoły Sandro Botticellego, który przecież całkiem niedaleko stąd, bo we Florencji tworzył we wczesnym okresie renesansu i właściwie można powiedzieć, że dzisiaj tutaj spotykamy spadkobierców tej twórczości: Milo Manara, Hugo Prata, oczywiście twórczość wielu, wielu innych włoskich autorów. Profesor, który był 7 czy 10 razy na wystawie codziennie, wystawa trwa od 15 dni, przychodził, opowiadał o poszczególnych, o technice, pokazywał poszczególne prace Rozińskiego. Dzieci brały notatki i później w takim szeregiem oglądały wystawę. Es una bella sorpresa. Mi è piaciuto soprattutto quel disegnatore Rozinski, che non conoscevo assolutamente, che mi ha... Bardzo mi się tu podoba do tej pory. Nie wiedziałem nic o polskim komiksie, nie znałem też Rozińskiego. Jego obrazy zrobiły na mnie największe wrażenie. Mimo że nie jestem fanem tematu wikingów, bardzo te prace mi się podobają. C'è fumetti celtici, eccetera, ma... Mi è piaciuto molto, anche non conoscevo Rozinski prima. Wystawa bardzo mi się podobała. Podoba mi się Rozinski, mimo że wcześniej go nie znałam. Szczególnie za to, że świetnie się czuje i w formach eksperymentalnych, i w rysunku realistycznym. Wśród licznych wpisów do książki, odnoszącej się do wystawy, jest wpis 31 października 2008 roku Claude Montenin, który uważa, że wystawa jest, ekspozycja jest super, jest wspaniała i odkrywa wielki talent Rozińskiego i innych rysowników polskich. Torgala pan nie spotkał, Manga głównie chodzi, ludzie przebrani. Nie, oni mają tu swoich bohaterów. Oni mają takie tradycje fumetti swoich komiksów, a Torgal mniej. No, ja patrzę jakiegoś rycerza, jak to z mieczem chodzi, to sobie myślę, oho, może być, no, może mi zagrać w moim filmie. Myślę, że szansa jest, że Torgal chodzi już teraz. Że chodzi już teraz Szninkiel. Rozińskiego komiksy Włosi znają i szanują, choć one oczywiście nie dorównują może popularnością komiksom superbohaterskim amerykańskim, czy komiksom rdzennie włoskim, ale myślę, że szansa na to, że Torgal tu jest, istnieje. Przed chwilą tutaj przeszła postać z gry Super Mario Brothers. Dużo, dużo jest postaci z gier. Jestem pewien, że gdzieś na pewno spotkamy Dylana Doga. A tutaj kolejny rycerz Jedi albo Mroczny Lord Sithów. Widzę, że Gwiezdne Wojny są bardzo popularne. Bez wątpienia będą bohaterowie komiksu włoskiego. Spotkamy na pewno Diabolika, spotkamy Dylana Doga, Nathana Nevera, czyli postaci częściowo w Polsce znane, ale właściwie chyba tylko wśród fanów komiksu, natomiast tutaj znane po prostu wszystkim. Widziałem Kruka, widziałem Jokera, widziałem samego Batmana również. Widzieliśmy Larę Croft, która bardzo zresztą duże na nas wrażenie zrobiła. Tej postaci nie rozpoznaję, ale jest świetna po prostu. Widać tutaj mnóstwo przebranych ludzi, którzy bardzo serio traktują ten festiwal. Widać kostiumy z pietyzmem przygotowywane przez wiele miesięcy, makijaże, charakteryzacje. Właściwie wiele z tych postaci, które tutaj poruszają się po ulicy, można prosto wsadzić do jakiegoś filmu. Oczywiście najbardziej popularne to w tej chwili postacie z mangi, która bije rekordy popularności na całym świecie. Europa nie jest tutaj wyjątkiem. Jedyna impreza, która mi się z Polski przypomina, która mogłaby być podobna do tej, to Parada Wolności, która odbywała się przez 6 lat w Łodzi.
żoną rozmawiałem przez telefon przed chwilą, ona mnie, już miała telefony z Włoch od znajomych, że włoska prasa bardzo przychylnie mówi o naszej wystawie. Bardzo entuzjastyczne artykuły jakieś na ten temat. Szczegółów nie znam, ale myślę, że to był taki, no, jeśli nie nokaut, to na pewno mocny cios z naszej strony. Nieskromnie będę twierdził, że jest to najlepsza wystawa, jaką tutaj w tym roku może zobaczyć publiczność tego wspaniałego włoskiego festiwalu. Myślę, że z kilkanaście tysięcy ludzi przede wszystkim już utrwali sobie na stałe termin i miejsce łódzkiego festiwalu, ponieważ ta promocja jest tutaj dosyć intensywna w tej chwili i rozdajemy takie specjalne informatory o tym, co się dzieje w Łodzi i o tym, co się będzie działo już za rok, bo już jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że ta wystawa zrobiła należyte wrażenie na widzach i gościach tego festiwalu i byliśmy bardzo dobrym uzupełnieniem i rozwinięciem sąsiadującej z nami wystawy Grzegorza Rosińskiego. On jest to niewątpliwy mistrz światowego komiksu, ale myślę, że pokazanie w jego obecności prac także innych zdolnych, utalentowanych polskich autorów było doskonałą promocją dla nas, ale również ważną informacją dla wszystkich, którzy interesują się komiksem w Europie.